Hej wszystkim tu widzicie, to was na moim kanale i przy okazji chcę wam wesołych świąt, ponieważ według mojego planu ten filmik powinien się pojawić święta. Mam nadzieję, że tak będzie, że nic się nie stanie. Ten filmik jest dla mnie bardzo wyjątkowy, ponieważ dzisiaj z wami sobie otworzę paczkę od Mattela oraz od Barbie. Jest mi bardzo miło i mega dziękuję Mattelowi oraz Barbie za, za nazwolenie tej paczki. Ja wiem, co jest w środku, ponieważ już był unboxing samej paczki na no TikToku oraz na shortcach, także w podajcie moją reakcję. Ale jeśli ktoś jeszcze tego nie widział, to zajrzyjmy tam. Pudełko jest dość duże, więc trudno mi to zmieścić w kadrze, ale. Dana! Miałem przyjemność dostać od Matera nową Barbie świąteczną, która jest lalką z okazji jubileuszu lalek świątecznych. Jest to już 35 lat, kiedy Barbie wydaje na takie świąteczne. I pomyślałem, że skoro są święta, to fajnie by było taką lalkę sobie otworzyć. Chcę zachować pudełko w jak najlepszym stanie, więc będę starał się zrobić to delikatnie, ale znając mnie pewnie to pudełko zniszczę. Czego nie chcę. Tak wygląda lalka z bliska. Mam nadzieję, że komentarz to jakoś dobrze wyostrzy. Ogólnie pudełko jest mega śliczne, ma polskie napisy, to jest mega fajne, bo aktualnie jakoś rzadko to się dzieje, żeby Barbie miała polskie napisy na pudełkach, czy ogólnie jakiegoś zabawki. Mega podoba mi się ta Barbie i ta Barbie, ale ta klasyczna blondynka też jest mega super, także otwórzmy sobie ją. Jak mówiłem, nie chcę tego pudełka zniszczyć, także pewnie otworzę sobie to od dołu, więc jakby coś się uszkodziło, to nie będzie tego aż tak widać. Miejmy nadzieję, że nic nie uszkodzi. Okej, okay, dobra. U, u. Dobra. Mam pudełko, jest całe, nieuszkodzone. Jeszcze. Oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, to powącham lalkę. W sumie to nie czuję nic takiego specjalnego. Jej włosy są mega nażelowane. W sumie dobrze, bo to jest lalka, która ma wyglądać, więc tak ona wygląda po uwolnieniu z wewnętrznej części pudełka. Jest mega cute, ma mega mocne, wraziste, czerwone usta. I ma super. Czerwo... czerwone złoty strój. Chyba, że jestem bardzo darczyńcą. Widzę stojak, co bardzo mi się podoba, bo bardzo lubię stojaki u Lalek. Mamy także certyfikat autentyczności lalki. Um, cool. Pudełko jest mega fajnie pomyślane, ponieważ to z tyłu ten plastik możemy wyciągnąć, później złożyć z powrotem, także. Nie będę musiał nic wyrywać z kartonu na siłę, to jest na plus. Bo jednak chciałbym poświęcić tą Barbie spakować znowu do kartonu i jakoś ją zapakować, żeby była w kartonie tak jak kiedyś. Jakby ten plastik odszedł od tego bez problemu, także fajnie, spoko. Dobra, udało mi się lalkę wyciągnąć z pudełka i zajmiemy się może akcesoriami, bo nie ma ich zbyt wiele, bo tak naprawdę mamy tylko wyłącznie stojak, który jest takim czarnym, klasycznym stojakiem z uchwytem, który wchodzi jakby tak pomiędzy nogi lalki, jakkolwiek to brzmi. Tak on wygląda po złożeniu. Czarny, klasyczny, myślę, że widziałbym może bardziej biały albo złoty stojak, ale wciąż mi narzekam. Fajnie, że mamy stojaczek. I uwaga, uwaga, tak wygląda gondolka po wyciągnięciu z pudełka. Bardzo byłem ciekaw, jak ta sukienka będzie się czuła w dotyku i powiem wam szczerze, że to jest mega super. To jest mega przyjemny materiał, szczególnie ten złoty, który jest tutaj pod spodem. Ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, to jest za materiał, ale on jest tak przyjemny. On jest sztywny, ale przyjemnie sztywny. On jest taki tani. To jest taki materiał... Premium, mógłbym nawet powiedzieć. Okej, okay, jeśli chodzi o sukienkę lalki, jest ona serio, mega. Może na zdjęciach promocyjnych i na filmikach tego nie wiecie, ale na żywo po otwarciu to robi taki efekt wow. Jak już mówiłem, ten materiał jest mega przyjemny, nie jestem w stanie określić, jaki to jest materiał, ale jest super. Sama sukienka ma dwie warstwy, ponieważ mamy ten materiał złoty, i na wierzchu mamy taką siateczkę, taki mesh, który jest biały. Ta sukienka daje mi vibe lalek, które były kiedyś, jak byłem mniejszy. Barbie kiedyś miała bardzo sporo lalek księżniczkowy w sukienkach w sensie to nie były jakieś księżniczki, nie typu szpulunka czy coś jak po prostu księżniczka od Barbie i to mi daje właśnie taki vibe tych lalek naprawdę sukienka jest super zrobiona, jest super uszyta czuć, że włożyli w to konkretny budżet i nie jest jakaś tania. I naprawdę nie ma tutaj jakości porównywać do lalek playline'owych, które mamy w sklepach, to jest zupełnie co innego. Oprócz samej sukienki mamy jeszcze dodatkowo taką mini pelerynkę, taki mini płaszczyk, który również jest zrobiony z siateczki i jest on wiązany. Jeśli chodzi o dodatki u lalki, ma ona kolczyki w kształcie gwiazdek, które są złote. Ma też bransoletkę, która jest również z motywem gwiazdek i jest złota. Jeśli chodzi o buty, mamy tutaj takie klasyczne złote pantofle z zapięciami. To, co w tej mi się najbardziej rzuca w oczy, są jej usta. W sensie jej usta skupiają na sobie całą uwagę, bo są tak mocno czerwone i takie wyraziste. Później widzę jej oczy, ponieważ ma ona taki srebrno szary makijaż. I uprzedzając pytania, tak, jej włosy to sarany. Włosy są zrobione z saranu, to jest mega dobry materiał. Ale nie będę ukrywał, że są pudełkowe. Także z tyłu są takie, takie średnie. Jest to coś, co muszę poprawić, ale to jest normalny ulalek. Także tak. Myślę, że ta lalka ma potencjał, żeby stać u mnie co roku przy choince albo przy stole. Ponieważ moja rodzina bardzo się na malku zainteresowała z jakiegoś powodu, bardziej niż innymi. Także. To jest znak. Jeśli miałbym tę lalkę ocenić, myślę, że mogę dać 10 na 10, ale patrzę na ją pod względem kolekcjonerskim, nie pod względem playline'owym, ani nie pod względem do zabawy, ponieważ ta lalka jest lalką bardziej statyczną, ma ciałko, które ma określoną pozę. Możemy oczywiście ją ruszać normalnie, wszystkim możemy ruszać, ale ta lalka ma stać i wyglądać, a nie jest konkretnie do no zabawy, chyba że dla dziecka, które jest starsze, jako taki prezent na święta, jako tradycję, którą możemy kontynuować z roku na rok, możemy dawać dziecku lalkę. Barbie Świąteczną. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o tej nowej wersji świątecznej, i dla mnie jest mega, aczkolwiek mega kusi mnie ta wersja Latina i wersja czarnoskóra, ale jak mówię, krytyczna blondynka też jest mega cute. Mega dziękuję Matylowi oraz Barbie za nasłanie mi tego prezentu, jest mega, jest super, jest śliczny. Szczerze, nigdy bym się nie spodziewał, że jest ten prezent od samego Matyla i od Barbie, także. Dziwne uczucie. Życzę Wam wesołych świąt szczęśliwego Nowego Roku i fajnych prezentów, bo mimo tego iż święta nie są dla prezentów, tylko dla rodziny, dla bliskich, to jednak wiecie, prezenty też robią swoje, potrafią polepszyć dzień, także pamiętajmy też o tym. Także tak, to było, to za cześć na razie, pa pa.